szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier miał podobno czas do 24:00, przywrócił Macierewiczowi dostęp do informacji niejawnych? Nie, termin pływa w sobotę, także w związku z tym, że sobota jest dniem wolnym, czyli w poniedziałek. Macierewicz mówi, że przysłał pismo 19 listopada, a zatem do 19 lutego, do 24:00 powinna być decyzja. Tak. Może tak na swoim piśmie napisał, natomiast termin dostarczenia był parę dni później. Decyzji nie ma? Nie. A Macierewicz ma jakąkolwiek szansę na pozytywną decyzję? Nie wiem, ja się nie zajmuję weryfikowaniem, zwłaszcza pana Macierewicza. No ale Macierewiczem się zajmuje się bardzo intensywnie w Platformie. Nie, stąd żadna nasza emocja. Co propozycja, to nie może wejść nigdzie. Ten człowiek ma swoje inne problemy. Do komisji śledczej go nie wpuściliście, a wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony pozwolicie mu zostać? Jeśli jest teraz, to nie widzę powodu, żeby tutaj dokonywać jakichś zmian. Natomiast nie jest teraz. To ma być nagroda za to, że nie wszedł do komisji śledczej. Nie wiem, proszę mnie nie odpytywać w sprawach parlamentarnych, bo powiem szczerze, nie mam bieżącej wiedzy, jeśli chodzi o te wszystkie roszady, wiceprzewodniczący tego czy tamtego. Natomiast pan Macierewicz ma taką opinię, jaką ma, i to była zgodna decyzja Prezydium Sejmu, aby nie rekomendować go do składu komisji specjalnej. Do żadnej publicznej funkcji wyższej niż poseł Platforma go nie dopuści. Niech go dopuszcza PiS. No i PiS go chce dopuścić. Wszystko zależy od was. No to przejdźmy na sprawy polityczno-ekonomiczne. Czy Platforma ma dzisiaj pomysł na zawarcie jakiegokolwiek paktu antykryzysowego z PiSem? Cała wczorajsza debata miała być temu poświęcona. Problem polega na tym, że klimatyzacja niektórych wygnała z sali i trudno było znaleźć najpoważniejszego partnera w partii, w największej partii opozycyjnej do debaty o kryzysie. Panie ministrze, ale myśli pan, że takie wystąpienia jak to wczorajsze ministra Rostowskiego... Przyszedł na moment, potem się znudził i wyszedł. Jeżeli PiS chce być poważnym partnerem w walce z kryzysem, to nie może być tak, że teoretycznie potencjalny premier nie jest na takiej debacie. Czy to jest naprawdę dobra gleba do zawierania jakichkolwiek porozumień politycznych? Ale to jest prawda, panie redaktorze. Nie, to nie jest prawda. No, nie. Dlaczego? Nie. Jeżeli jednym z wnioskodawców tej debaty był PiS, czyli prezes Kaczyński, i prezes Kaczyński najpierw się spóźnia, w ogóle nie jest na wystąpieniu Rostowskiego. Ale wie pan doskonale, że obecność na sali o niczym nie przesądza. Przesądza o tym, że widzi się, że się szanuje temat i szanuje się wyborców, których się reprezentuje. Pamiętam jednego lidera opozycji, który wezwał rząd do dymisji, a potem wyjechał na wakacje. Kiedy posłowie PiS-u masowo opuścili salę obrad, pamięta pan taki, to też jest problem związany z klimatyzacją. Rozumiem, że uważa pan, że to wystąpienie ministra Rostowskiego było absolutnie jak najbardziej słuszne. Premier nie zwrócił Proszę mu uwagi się na niestosowność takich wystąpień. Nie zrzymać w sytuacjach, kiedy naprawdę dyskutujemy o problemach, które dotykają coraz więcej Polaków, w sytuacji, w której naprawdę polska gospodarka jest fundamentalnie zagrożona, a nie ma partnera do poważnej rozmowy po drugiej stronie. Czego pan się spodziewa, że będziemy siedzieli cicho w sytuacji, kiedy PiS biega z karnistrem i z zapałkami i wywołuje kryzys, modli się po nocach o ten kryzys, a co my mamy siedzieć cicho? Premier, kiedy ja oni mówią, że nie wierzę w to, że PiS się modlił. Więc... Nie wierzę, no mam nadzieję, że nie. No więc pytanie, co robił prezes Kaczyński, jak się przynajmniej by normalnie wytłumaczył, bo może coś się rzeczywiście stało takiego, że nie mógł śledzić, zapozna się później, coś tam, Panie ale ministrze, nie opowiadał ja o klimatyzacji. Wolał, żeby minister finansów zajmował się ratowaniem gospodarki, a nie punktowaniem prezesa i emocjonalnymi wystąpieniami, bo minister finansów powinien być chłodnym angielskim dżentelmenem, który zajmuje się spokojnie gospodarką. Pan się nie unosi, spokojnie. A uważa pan, że chłodni angielscy dżentelmeni się zachowują tak jak minister Rostowski? Czasami różne emocje są uzasadnione, ale w tym wypadku nie sądzę, żeby akurat po stronie pana redaktora te emocje były uzasadnione. Natomiast chcę powiedzieć tyle. Sejm wykonuje swoją funkcję kontrolną względem władzy wykonawczej. My szanujemy trójpodział władzy, szanujemy konstytucję. Zgodnie z konstytucją, jeżeli parlament żąda od rządu jakiejś informacji na dany temat, i to wnioskodawcy, to jest kultura, elementarna kultura, powinni być na sali, a nie wychodzić ostentacyjnie, nie interesuje ich wystąpienie, przynajmniej nawet nie był na wystąpieniu premiera w tej sprawie. No jak poważnie traktować politykę PiS-u? Cofnijmy się teraz do bazy, odrzućmy nadbudowę. Co miało być w tym pakiecie antykryzysowym z PiS-em? Czy tam numerem jeden jest wejście do euro? Dzisiaj i muszę powiedzieć, że dosłownie w ostatnich dniach ta cała architektura lekko się pozmieniała. Rzeczywiście, jak pan doskonale wie, rząd przygotowuje i przedstawia parlamentowi kolejny projekt ustaw o gwarancjach bankowych, o depozytach, o wspomaganiu polskich przedsiębiorców. Te nie są zagrożone. Głównym problemem, ja mam poczucie, jest wejście do euro, prawda? Dosłownie od kilku dni, weszliśmy w odpowiedni stan posiadania wiedzy, powiedziałbym tak, jako rząd.
przygotowywana jest w Europie zabójcza z punktu widzenia takich gospodarek jak Polska inicjatywa. To znaczy mają zniknąć papiery narodowe i papiery dłużne, a pan wie, że każdy deficyt budżetowy, tak jak powiedzieliśmy, my w tym roku musimy 155 miliardów złotych pożyczyć na rynkach zewnętrznych, to oznacza, że jeżeli stworzy się euroobligacje, to takie kraje jak Polska nie będą miały fizycznej możliwości pożyczenia tych pieniędzy. Co musimy zrobić, żeby na te euroobligacje się załapać, panie ministrze? Nie sfinansować swoich długów po prostu. Co musimy zrobić, żeby tam wejść? Musimy przyjąć euro w ciągu 3 miesięcy, wejść do korytarza w ciągu 3 miesięcy? Na twardo bić się o swoje interesy, bijemy się o swoje interesy. Musimy z europejskimi partnerami, zwłaszcza tymi, którzy są w eurogrupie, powiedzieć im twardo, Polska jest zdeterminowana. Mamy w traktacie zapisane euro, chcemy być w euro. Ale co się musi stać w Polsce? Nie może być głosów, które kwestionują polską drogę do euro. A PiS mówi, nie chcemy do euro. A PiS mówi, nie chcemy do euro. Przewraca nas w tej drodze do euro i za chwilę, jeżeli tak się stanie, powstaną euroobligacje i nie uda nam się wepchnąć do tej grupy i będziemy mieli gigantyczne problemy z polskim długiem, to PiS będzie odpowiedzialny za to. To zgódźcie się na referendum, bo warunkiem PiSu jest zgoda na referendum. Jesteśmy w sytuacji, w której w najbliższych tygodniach będzie się rozstrzygała sprawa euroobligacji. Polska musi mieć jeden silny głos. Wchodzimy do RM2. Ale rząd musi mieć jakiś pomysł na kompromis, panie ministrze. Jest tak. Są zamknięte drzwi do strefy euro. Polska naciska klamkę, a po drugiej stronie ktoś trzyma tę klamkę. Mówię o eurogrupie. Mówię o tych państwach, które nie są naszymi sojusznikami w eurogrupie. Część jest tam sojusznicy, starają się nam pomóc, ale jest też część takich, które się obawiają tak dużego państwa jak Polska w strefie euro. No ale czy wy będziecie tylko stukać do tych drzwi, nie proponując PiSowi żadnego pomysłu na kompromis w sprawie euro? To my musimy te drzwi wyłamać, tylko musimy mieć siłę w kraju, żeby te drzwi wyłamać. No to zaproponujcie coś PiSowi, panie ministrze. Nie możemy się zgodzić na referendum, bo to oznaczałoby kolejne turbulencje polityczne wewnątrz, to oznacza kolejną polityczną bijatykę, bo PiS nie może mentalnie się przekwalifikować. Ale wejdziemy do korytarza walutowego bez zmiany konstytucji? Mówił pan kiedyś, że to jest niemożliwe. Do korytarza walutowego wchodzimy bez zmiany konstytucji? A mówiłem, jeśli po dwóch latach się nie uda zmienić konstytucji? My musimy rozstrzygnąć i wepchnąć się do eurogrupy, do euroobligacji w najbliższych tygodniach, a nie w ciągu najbliższych dwóch lat. To jak to zrobić? Musimy mieć wewnętrzną determinację i poparcie wszystkich sił politycznych. A jak nie macie? Więc dobrze było, żeby Jarosław Kaczyński poszedł po rozum do głowy i wsparł rząd w tej sprawie. W sprawie wejścia do RM2 i w sprawie tego wspólnego naporu na drzwi do eurogrupy. Już pan przewalutował kredyt? Jeszcze nie. Dzisiaj? Może tak. Szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak.